słuchacie, my jedziemy i błogosławieństwo zostawimy. Nie wysłucham. My błogosławimy, nie możemy przypinać. To już czas, żeby oddzielić owce od chleb, owce od kozłów. Jeden pasterz, Jana 10:16. Jezus, Król Izraela, przychodzi. Chrystus najważniejszy, no. Łotr wierzył w Chrystusa na prawicy. Paweł Szaweł nawrócił się do Jezusa, gdzie apostolskie 9:5. No witaj, bracie. Nie, możesz, ja mogę. Ale ja się sam. A twój Bóg ci zabronił. Mogę pokój, stary gal. Pamiętasz mnie, tak? Dany od Boga. No i imię. Ale jest to akurat sposób, dlatego Chrystus wam życia nie może odebrać, bo zeszłym nie odebrał. My mamy zakładać dwory Chrystusowe, takie Rzymian 16:16. Błogosławimy was w miłości prawdzie Chrystusa. Jana 13, rozdział 34-35. Po tej miłości mamy poznać, że jesteśmy uczniami. Czyli ta miłość jest najważniejsza, te przykazanie, co Chrystus dał apostołom, bo apostołowie głosili Chrystusa, byli świadkami Chrystusa, nie świadkami Jehowy, bo Jehowy nie można zobaczyć i zostać przy życiu, bo oni zrobili Jehowę, że to jest Ojciec Jezusa, ale Ojciec Jezusa to jest Jego Ojciec, on się modlił w przykładzie Nowego Świata, mówi Ojcze. Nie powiedział Jehowo. Jana 17:1. Także ten Ojciec nasz teraz, Jezus jest Królem, potężnym Ojcem, objawienie 7:17 po środku baranek i gwiazdy, 12 gwiazd ma w koronie. Objawienie 12:1 i 24 starszych, 12 apostołów, 12 aniołów, objawienie 21, 14 apostołów i baranka i objawienie 21, 12, 12 aniołów. Dlatego jest dwie doby, dwa przyjścia, 72 ucznie, Łukasza 10 rozdział od 1 do 11, ale świadkowie pisali w przekładzie 70 uczniów, dlatego nie pójdą do 144 tysięcy, nie wyjdą, tak samo jak faryzeusze są najdalej, ciało kierownicze z Łoryka jest najdalej. No ci tutaj Iskra Prawdy z Polski na pewno się świadkowie nawrócą jak apostoł Paweł, my w to wierzymy, bo nasz trud nie jest daremny, bo Jezus wybrał ich tutaj przez założenie świata, tak samo Paweł był wybrany, ale był zwiedziony przez mądrość Gamaliela, oni się dali zmądrować przez tą szkołę teokratyczną, nasza służba królestwa, no szkoła Gilead. Także oni są córą tej świątecznicy rzymskiego powszechny i bestia, czyli są w świecie politycznym, w świecie są. No i teraz, gdzie dwóch się bije, czyli bestia, polityka, religia, nie będzie, ale będzie Chrystus. I prawdziwi czciciele, Jana 4, rozdział 14-24, czczą Boga w duchu i w prawdzie, bo my jesteśmy świątynią i przykazania w sercu. Bo kiedyś na kamiennych tablicach, teraz w sercu. Hebrajczyków 8, rozdział 8 do 12, Hebrajczyków 13, 8, Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki. Chrystus ma żonę, Galacjan 4, 26, Jana 3, 29, oblubienica, my budzimy ich, bo oni śpią. Mateusz 25, rozdział 5, 6 werset. Zasnęły wszystkie, teraz się obudzą wszystkie, ale 5 miało mądrość, czyli 10 przykazań w sercu i mądrość Chrystusa, Łukasza 21, 15 do 28. Głowa do góry dla tych, co mają baranka do naśladowania. Objawienie 14, rozdział od 1 do 5, objawienie 7, rozdział od 1 do 7. Mateusza 6, 32. Ja jestem poganinem właśnie szczepiony w Izraela, co był apostoł Paweł, jak się nawrócił Piotrek, tak, Rzymian 11, rozdział 25-26, także Chrystus przez naszą wiarę w Jego prawdę, Jego, kogo słuchamy, temu służymy i raj będzie na ziemi, jak sobie sami zrobimy, bo jak nikt nie idzie na wojnę, to nie ma wojny, bo broń sama nie strzela, no i nikt jak nie kłamie, to diabła nie ma, bo diabeł istnieje w kłamstwie. Największy grzech to jest kłamstwo. Bo jednym kłamstwem diabeł uśmiercił 8 miliardów ludzi, bo Ewa wiedziała, że umrze, ale diabeł mówi, na pewno nie umrzesz. Pierwsza Mojżesza, 3 rozdział. No i dlatego ludzie umierają, bo Ewa uśmierciła swego męża Adama i Jehowa też jako kobieta uśmierca świadków Jehowy. No bo Jehowa to jest właśnie tutaj, właśnie to jest prawa ręka szatana, czyli pana diabła. 8 milionów świadków Jehowy to jest firma właśnie, nazwa Jehowa. A my nie jesteśmy zaślepieni, bo Chrystus nas odślepia. Każdego dnia Efezjan 4 rozdział od 4:20-21, prawda jest. I nie fałszujemy Słowa Bożego, wykładamy, bo litera prawa zabija. I przymierze zawarli ze śmiercią wszystkie religie. Łukasza, znaczy Izajasza 28:15-18, a my zawarliśmy przymierze z Chrystusem Królem, bo siódmy anioł nam błogosławił. I przekazujemy błogosławieństwo, bo ciało kierownicze z Ameryki, tak jak faryzeusze, oszukują. Jest 12 aniołów, odbiciem 12 apostołów, dlatego jest 24 starszych, objawienie 19:4, objawienie 4 rozdział, 4 werset i 10.
Iskra prawdy z Polski i każdy może być wybrany. Każdy ma jeden talent, prawdę. I jak zakopie, no to sam się uśmierci. Jak Judasz się sam uśmiercił i objawienie 9:6, będą ludzie prosić o śmierć, bo zobaczą Chrystusa w sumieniu, Mateusz 5:22 i idą i wyroki Judaszowe już idą. Dlatego my ostrzegamy ludzi, żeby sobie nie odbrali życia. Buźwa eutanazję, właśnie eutanazja w Holandii działa, że 26 lat chłopak psychicznie chory eutanazję się zgłosił. No to po co zgłasza się eutanazję, jak nie ma sensu życia, tak? No bo zostali oszukani przez religię. Daniel. No to znajomi. Także anioły są, Mateusz 24:31. I my nie jesteśmy świadkami Jehowy, tylko świadkami Chrystusa. Witaj, bracia. No, witamy. Fajnie, że tu jesteś. Miałeś wykład pewno. Ty jesteś najważniejszy, jak się nawrócisz do Chrystusa, będziesz najważniejszy z Polski i na cały świat. Jak się nawrócisz, Dzieje Apostolskie 9:5-25. Baranek czeka, no. Chrystus. Daniel Kis, rzecznik prasowy. Tak się nawróci do Chrystusa Króla Baranka, objawienie 14, rozdział 4, 5 werset. No będzie najważniejszy, jak apostoł Paweł. Był ważny, ale będzie musiał przejść te prześladowania, bo on jest urodzony od odrodzenia świadkiem Jehowy. Ja pamiętam, jak byłem tam na tej sali królestwa, gdzie mnie tam wykluczali i budowa sali była 6 milionów na stare, tak było. I on mówi, proszę odejść. I ja zrozumiałem, że Jezusa też prosili demony, nie? I te demony we świnie wrzucił, że odchodziły. No, prosiły to, im to zrobił, co chciały. I ja odeszłem, tak? Bo prosił, aby być wam dane. No. Także głosimy prawdę. Jana 14:17, duch prawdy. No ale już, jak wiadomo, już mają za dużo, proszą, no to trzeba odejść. Niektórzy atakują, wyzywają, policją straszą, Armagedonem, no tak dalej. Także świadkowie Jehowy naprawdę zrobili dużą robotę, ale za życia po prostu, no, po prostu korzyści sobie wzięli. Samochody, wszystko jak ładnie ustawione, porządek, wszystko mają, tylko nie chcą przyjąć prawdy Chrystusa. Dlaczego nie chcą? No bo prawda jest bolesna. No i prawda was wyzwoli, Jana 8:32, bo nie może uśmiercić. Także Chrystus jest Bogiem, jest Ojcem, jest Królem i chcemy, żebyście byli aniołami dla Chrystusa Króla. Mateusz 24 i posłamy was.